Ja nie określam tego jako bajki dla dzieci, czy bajeczki dla dzieci, tylko jako bajkę dla ludzi, spektakl dla ludzi. On kierowany jest dla widza od powiedzmy 4 lat, ale w górę ja nie określam żadnej granicy wiekowej, ponieważ on dotyczy rzeczy uniwersalnych. On dotyczy wolności, niewoli, wyborów, przyjaźni, odejścia, powrotu. Każdy na swoim poziomie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, wiekowego znajdzie tam coś dla siebie. Więc ja czekam na to, że jeżeli będą dzieci, jeżeli będą rodzice, no to każdy dla siebie ma swój odbiór, ale i mogą porozmawiać ze sobą, znaleźć wspólne pytania, wspólne odpowiedzi. Ten prosty, ale bardzo głęboki tekst daje możliwość właśnie dotknięcia tego, co jest ponad, co jest uniwersalne, co łączy. Dlaczego konik? Akurat konik jest głównym bohaterem. Może przez tę wolność. On chce biec, on chce galopować, on chce latać, on chce być wolny. No to konie chyba najprościej. Nie wiem, dlaczego autorka tak wymyśliła, ale myślę, że to przez to. Koń jest najbardziej wolny, jak biegnie w stadzie, w stepie. I konia potem kojarzymy też z karuzelą, z tymi koniami plastikowymi, które są wbite w jedno miejsce i kręcą się w kółko. Przybyło mi trochę ciałka. No wiesz, no, po wszystkim przybywa. No, a do tego... Postarzałem się nieco. No, możesz mi mówić wuju albo kuzynie. W końcu jesteśmy krewniakami, nieprawdaż? Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na premierę spektaklu Dokąd pędzisz, koniku? 21 października, Teatr Maska w Rzeszowie. Wszyscy są z nami, wdzięczni poprzednie.